Cześć, witajcie. słuchajcie, w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o tej platformie CDFI, ten tutaj, co ma te wszystkie launchpady, i jakby przedstawię wam tutaj też te parę projektów, które jak dotąd wychodziły, jakie one tutaj zwroty osiągnęły, jakie alokacje tak mogliśmy w nich dostać, i po prostu jak bardzo tutaj ten CDFI cały się opłaca, więc myślę, że warto, bo sprawa z tym cdfi jest taka, że no, warto jest w niego wejść. Yy, jednak ten poziom wejścia jest dosyć spory. Bo jak sobie tutaj zobaczymy S-Fund. Trzeba mieć mówię, 1000 tokenów s -Fund, tak? Żeby sobie w, tej, w tego wejść teraz, to jest około, no, 24 tysięcy złotych, nawet trochę więcej. Także słuchajcie, i tak lepiej niż tam parę miesięcy temu, gdzie to było 16 tysięcy dolarów, czyli tam, no, o wiele o wiele więcej, prawie trzy razy więcej. Tak więc ta cena już i tak tutaj dość sporo zmalała. Jednak, no, i tak zdaję sobie z tego sam sprawę, że jest to po prostu sporo. Ale dobra, do tego jeszcze wszystko przejdziemy. Dla nowych osób na kanale, ja jestem Łukasz, to jest Biblia Kryptowalut. Kanał, na którym tak na bieżąco w taki prosty sposób staram się właśnie opowiadać, tak, na temat nowości w świecie krypto, tam jakichś różnych projektów yy, i tak dalej, i tak dalej. Więc może sobie po prostu zacznijmy od tego, czym w ogóle tutaj Cetify tak jeszcze w skrócie jest. No więc to jest platforma taka launchpadowa, jest on jakby inkubatorem dla nowych projektów i takich właśnie ekosystemów, które są oparte na grach, tak, tutaj wszystkie te projekty są oparte na jakichś tam grach, na których też możemy zarabiać, także spoko jest to, że jakby Okej, okay, powiedzmy sobie, że tu już inwestujemy, tak? 24 tysiące złotych tutaj w te alokacje, żeby tutaj w każdym z tych projektów mieć tam jakąś alokację. Fajne jest też to, że potem jak te już projekty wychodzą faktycznie na rynek. Możemy też grając w nie, na nich po prostu zarabiać. Co tam sprytniejsi ludzie, może z Was, napiszą sobie jakieś boty, żeby tam boty za nich grały. I tak naprawdę mamy taki podwójny passive income, bo nie dość, słuchajcie, że raz cena tego tokena wiadomo, teraz spada, bo cały rynek spada. Ale jak będzie wzrastał rynek, no to ta cena też będzie wzrastała. Tak? On teraz jest tam w top 300. Duża kapitalizacja także spoko. Także zarabiamy na trzy sposoby. Nie dość, że ta cena potem, jak nie będzie birmarketu, marketu, jeżeli wszystko nie będzie spadać, może wzrastać, to na tym będziemy zarabiali, bo ciągle jakby te tysiąc tokenów ich nie tracimy, tylko ciągle po prostu je alokujemy w tym s ale też w każdej chwili możemy je po prostu sprzedać. Także na tym możemy, powiedzmy, zarobić, jeżeli rynek się nie zepsuje. Możemy tutaj potem na każdym z tych wychodzących projektów zarabiać fajną sumkę miesięcznie, bo co nóż to tam co parę jakichś tam dni wychodzi. Tutaj nowy projekt na nich, także to jest tutaj fajne. Tak, dostajemy alokacje w każdym, w każdym z nich. A po trzecie, yy, potem jak już te projekty sobie faktycznie wejdą tak, do użytku, będzie się już dało na nich zarabiać, bo każdy z tych projektów jest tym projektem gamingowym, na którym właśnie możemy sobie zarabiać, e, wtedy yy, możemy właśnie w nie grać, a tam. Co po niektórzy mądrzejsze, ja nic nie proponuję, ale tam pewnie jakieś też boty da się do tego napisać, żeby po prostu grały grały za nas, więc no naprawdę tej opcji jest sporo jak spojrzymy na to, jak na inwestycje, te 24 tysiące złotych, no to jest sporo ale też to nam się może oczywiście tutaj zwrócić, więc to nie jest tak, że po prostu te pieniądze nam przepadają, tylko to tam bardziej bym traktował jako taką inwestycję. No i w zależności, tak, czy jakby tam Bitcoin spadnie, wzrośnie, to nam się hmm. zwróci prędzej, czy też później. No i dobra, słuchajcie, na przykład sobie tutaj zacznijmy odpierw. W ogóle jak tutaj jesteście na moim kanale, to zafollowujcie mnie też na Twitterze, pamiętajcie o konkursie, gdzie jest do wygrania jeszcze tutaj do końca. Lutego, słuchajcie, trzy razy to jest stycznia, Trzy razy teraz jest po 700 zł. Do wygrania, słuchajcie. Tu, 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 tu. O, tutaj jest. 3 razy po 7 stówek. Wyniki tam pewnie będą około tego 28 lutego, czy tam 1 marca. Jakoś tak. Więc, dobra, słuchajcie, co tutaj mm, co tutaj mamy. Był na przykład taki projekt jak Geopoli, To taka gra geolokalizacyjna, podobna tam do Monopoli. co też zresztą. Wskazuje na to samo słowo, bo to jest Geopoli. Jest to taki można powiedzieć mocno uproszczony symulator ekonomiczny w formie gry na smartfonie, i przeglądarkę. Pozwala on tam użytkownikom z całego świata, będzie tam kupować, ulepszać, sprzedawać swoje nieruchomości w formie właśnie NFT, bazując na mapach stworzonych za pomocą geolokalizacji. Opisując to najprościej, jak się da, to weźmy sobie na przykład grę Pokémon GO na salony. Dodajmy do tego to, że do tego Pokémon GO dodamy Monopoli. I jakby zbudujmy to wszystko tak w takiej otoczce blockchainowo-nftkowej i w ten sposób właśnie tutaj te nasze Geopoli otrzymamy. Chodzimy sobie do jakimś chłopkiem w naszym mieście w Warszawie, kupujemy tam jakieś nowe lokalizacje, z których zarabiamy potem faktycznie pieniądze. Każda z tych lokalizacji jest jakby w formie NFT, także mamy do niej tylko my, dostęp po gierka, myślę. Zobaczmy sobie, słuchajcie, jak tutaj oni się potoczy Geopoli geopoli, geopoli jest, no to trochę słabo teraz, <laughs> sobie to wygląda, <laughs> czekajcie, odbliżę wykres, okej, okay. no więc yy, spoko im szło, no jakby też nie można, bo wiecie yy, o co chodzi, jak cały rynek spada, no to najgorzej, najbardziej cierpią po prostu te małe, te małe koiny, no ale no, tutaj trzeba przyznać, że faktycznie tutaj, tutaj troszkę, troszkę te geopoli tutaj ucierpiało nam, no tak, jakby, ale zobaczymy, może tu się jeszcze nam ono yy odbije, bo projekt mają ogólnie yy, projekt i cały też zamysł mają naprawdę bardzo bardzo fajny, więc teraz sobie słuchajcie, zobaczmy drugi projekt yy, Spark Era, yy, bo to jest kolej taka gra MMORPG z własnym metawersem w klimatach takich tutaj właśnie gwiezdnych wojen, czyli mamy takie nie wiem, statki kosmiczne, tam różnego rodzaju myśliwce poruszające się między planetami oraz walkę pomiędzy czterema różnymi frakcjami i co jeszcze? Tu mamy taki krótki filmik, który to wszystko wygląda. Tak to ma wyglądać w przyszłości, więc ogólnie mega, mega fajnie. Tutaj też podkreślam, tak, że tutaj na tym trailerze widzimy taką końcową wersję gry, ponieważ aktualnie jest to same tam demo na silniku Unity, chyba, ale no wiadomo, to jeszcze nie jest to, co, co ma być. I. To co jest też ciekawe w tym projekcie to to, że on posiada jakby warsztat taki kreatywny, w którym znajduje się ponad 100 darmowych narzędzi, dzięki którym możemy ulepszać naszą postać. Tu chodzi oczywiście o tam różnego rodzaju mm, wyposażenie, jakieś elementy dekoracyjne, które tam możemy stworzyć w programach takich jak Blender, Unity czy Maya. I oczywiście potrzeba tego trochę umiejętności, ponieważ musimy stworzyć nie tylko model 3D, ale tam również tekstury, ale jeżeli ktoś się tym interesuje, to może to być dla niego również taka część tutaj e, zabawy. I słuchajcie, trzon gry głównie będzie opierał się na walkach za pomocą tam już wspomnianych tak, statków kosmicznych i tam będąc po stronie jednej z czterech frakcji, e, na ten chwilę informacji na temat tego projektu nie ma zbyt wiele jeszcze. Jest to taki wczesny, mega etap tworzenia. A jeżeli ktoś jest tutaj fanem gwiezdnych wojen i stać takimi wiecie, statkami, to z pewnością tutaj ten projekt warto jest y, obserwować, bo myślę, że tutaj y, coś fajnego z niego nam y, wyniknie. Co tu jeszcze było? Też tutaj powstał przykład taki ten projekt Ezio Space. Oni chyba jeszcze koniec końców listing. Nie, już mieli listing, dobra, mieli listing. A sobie zobaczymy, jak on tutaj wystartował. Ezio to chyba to. No. To chyba to. No nurkuje jak wszystko, nie? Dobrze, że przynajmniej tą alokację możecie od razu sobie wypłacić na początku, zanim to zanurkuje. To było jakieś wybicie, ale potem już niestety w dół. No, tak to tutaj jest na tym, jak po prostu rynek nie rośnie, to no, jest 13 milionów tego rozrzedzonego market capu. Już i tak jest lepiej niż w przypadku w przypadku y, Geopoli, tak, bo tutaj ogólnie y, są już takie klimaty kosmiczne. Jest to taka gra 2D, akcja, która mocno opiera się na NFT właśnie i stylistyką y, takiej grafiki trochę przypomina nam Axis Infinity, ale też tutaj mamy trochę więcej efektów na ekranie. Generalnie też o wiele więcej akcji się tutaj dzieje podczas tych walk i na tą chwilę cały zamysł opiera się na tworzeniu tej drużyny. Y, tutaj właśnie macie o walki przeciwko y, potworom, tam w 48 chyba misjach fabularnych oraz w sposób przeciwko innym graczom. Także no to całkiem spoko. Mi się to podoba. No i co? Spoko tego tam się walczy jakimś sipkiem, idzie się w prawo <grym> i się nawala. Taki fajny w sumie odmurzasz, ale jak sobie tu jeszcze możemy na tym zarobić, więc jakby podwójny, podwójny plus, to nie? Więc spoko. Też tutaj, właśnie jak mówiłem, mają oni tak bardzo się grubo na tutaj NFT opierają. I już teraz posiadają w pełni taki funkcjonalny, tak, marketplace, gdzie możemy tutaj kupić postacie, różnego rodzaju przedmioty czy bronie. I postacie również tutaj możemy tworzyć za pomocą tak zwanych części genomów. Każda postać ma swój pięciokwiastkowy ranking i im więcej gwiazdek posiada postać, tym więcej jest warta. tej każdą postać możemy potem ulepszać za pomocą tych tokenów aby zwiększać jej wartość na rynku NFT. Także to tu jest spoko. To też jest już demo gotowe. Możemy sobie tutaj zagrać w te demo, zobaczyć jak tutaj to wygląda, więc jest to jak najbardziej spoko. Sobie to możemy o, nawalać, co nie? No, tu już się poddam, bo już mi się nie chce w to grać. No, więc to jest fajne na przykład. Kolejny projekt jest z kolei dosyć wyjątkowy, ponieważ jest to taki Polski generator NFT w rzeczywistości rozszerzonej w tym VR-ze, Jest to też taki rynek i metawers w jednym. I całe zaprojektowana została z myślą o takim powszechnym zastosowaniu, tak aby każdy mógł z niego korzystać na co dzień. I ten AR, tak, czyli ta rzeczywistość rozszerzona, pozwala nam na zobaczenie różnych tam asetów NFT w naszej kamerze, tak jakby znajdowały się po prostu one obok nas. Co jest w sumie dosyć ciekawym założeniem, i sam chętnie zobaczyłbym, jak to ma tutaj w akcji. Wyglądać. Dołączyły to do jednej takie marki, jak Engine, ty było Synapse Network, Engine Starter. Bitboy o tym robił odcinek, także Spoko, więc są naprawdę oni fajni. Co tutaj jeszcze? Co tutaj jeszcze? Projekty też jest jak wszystkie, tak, bo to jest jakby świeżo po tym IGO, jest we wcześnej fazie rozwoju, tam jeszcze zbyt wiele nie ma do pokazania, ale naprawdę już ma dużą ilość tutaj partnerów takich strategicznych, także miejmy nadzieję, że z czasem on sobie tutaj fajnie, fajnie urośnie. To na tyle, jeżeli chodzi o Hololuta. Erta, o, ten projekt bardzo lubię, też nim dostałem alokację, udało mi się. Jest taka dosyć ciekawa pozycja na, na tej liście, ponieważ jest to taki metaverse z takim nietypowym tłem y, fabularnym. Tylko się kawki napije. W Erta ludzkość jakby znalazła się na skraju wyginięcia. Tam światowi, wiecie, przywódcy zawiedli w swoich ostatnich próbach salenia ziemi. A tam w kolejnych latach nieopisane. Jakieś tam klęski żywiołowe zniszczyły planety. tak? I gracze tutaj mają okazję naprawić te wszystkie takie zniszczone kraje oraz budować nowy świat od podstaw. I tutaj w grze możemy wydobywać zasoby, zagospodarowywać nowe tereny, tam odbudowywać gospodarkę oraz po prostu formować na nowo kraje i ich rządy w sposób, który uznamy za stosowny. I działania tutaj każdego gracza według twórców mają mieć długotrwały wpływ na takim ciągle rozwijającym się metawersie i po prostu się do jego odbudowy planety. Mamy też poniekąd tworzyć historię. Spoko pomysł, yy, Do tej pory, chyba Erta tutaj pobrała 5,4 miliona dolarów. Też uruchomiła to te swoje IGO w trzech, jakichś tam najbardziej szanowanych launchpadach blockchainowych, właśnie też na tym naszym Cydifyu również. I co najlepsze, też półle społecznościowe wyprzedały się w mniej niż minuta. Każdy, tak więc tutaj popyt był naprawdę ogromny. I jak sobie tutaj na ERH zerkniemy, to faktycznie ona tutaj robi robotę, bo ma 15 milionów kapitalizacji i no tej jest tutaj dużo, dużo więcej. Wolumen ponad milion, także mega tu jest spoko. Ten projekt urósł, ale było za pół dolara, teraz jest o pięć razy mniej praktycznie, ale i tak tutaj naprawdę robi on mega tutaj robotę, On chyba tam wzrósł razy 50, co nie, w tym tutaj ATH najlepszym, teraz chyba jest razy 10. Także... No wiecie, tak jakby z każdym, co nie? Raz tutaj te projekty są lepsze, raz są gorsze. No jakby nie da się tego przewidzieć, tak naprawdę, wiecie o co chodzi. Ale fajnie, 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 podoba mi się. No, więc to jest RT. Potem słuchajcie, co tam jeszcze by właśnie tutaj mam pokazane e, Bit Hotel i jest to takie społecznościowe metaverse na zasadach play to earn opierające się w dużej mierze o NFT, no, oczywiście wszystko jest o NFT oparte i w Hotelu użytkownicy mogą rywalizować o tokeny Bit Hotel, tam wykonując różnego typu wyzwania, wykonując misje i NFT w tym przypadku e, tego właśnie metaverse'u jest kluczowe ponieważ składają się na niego postacie e, jakieś tam pokoje hotelowe meble oraz tam różne inne przedmioty w sposób składać będą się nasze przestrzenie i tutaj słuchajcie, niestety ani tutaj Marketplace, ani gra nie są jeszcze dostępne, ale już tutaj mamy sobie o, trochę taki wgląd, jak tutaj to może, hmm. <głos》>, może wyglądać. Yy, ciekawie to wygląda w sumie żeby też możecie zerknąć. Na tych niższych tam piętrach sobie możemy tutaj jakiś rozkład pomieszczeń zobaczyć. Kwoty są od 1000 dolarów za te najmniejsze pokoje, więc tak to wygląda. I tutaj roadmap tutaj mają, tak? W pierwszym kwartale tego roku mają tutaj wystartować publiczne testy gry, tak więc jeżeli nas tutaj projekt zainteresował, to myślę, że sobie tutaj warto go obserwować i do tych testów. Dołączyć. Kolejna gra, Mouse Hunt. Ona, słuchajcie, zrobiła mega robotę. Bo z tego co pamiętam, to ona chyba najlepiej wystrzeliła w górę. Ale ona aż doszła do 2 dolarów. A naprawdę to chyba było właśnie razy 50, tak mi się wydaje. Albo mylę coś. Ale ona wydaje mi się, że tutaj ładnie w górę wystrzeliła podczas tego tej ATH i w stosunku do tego, za ile się kupowało na public sale tą alokację, to to się naprawdę tutaj bardzo bardzo opłaciło. Ale wracając, taka pocieczna gra oparta o NFT, która opowiada o przygodach tam myszy w różnych nawiedzonych zamkach. Jest to całkiem taki ciekawy pomysł. O, zaraz wam pokażę, Jest cele to wygląda zajebiście ogólnie. Okej, okay, więc tak to wygląda, co nie? Jakby jest grafika zajebista, to bardzo fajnie wygląda i mi się podoba. Więc fajnie. Co ciekawe, śmierć w przypadku tej gry nie jest konieczną zabawy, ponieważ po śmierci gracze mogą grać również jako duchy, które utrudniają rozgrywkę innym. Także spoko, spoko zamysł, co nie? Fajny. No ale z takich bardziej tej rzeczy roadmapowych to... W tym kwartale ma wystartować gra w wersji PvE, czyli tam przeciwko powtworom, a w następnym ma już być jakichś tam legendarnych NFT oraz trzeci ma już być player kontra player, czyli ten y, PvP, to co nas chyba najbardziej interesuje. Y, Myślę, też marketplace oczywiście, tu możemy coś sobie kupować, więc jakby tego tu jest całkiem, całkiem sporo. Ale idąc dalej, Universe Island. Kolejny projekt na naszej liście, to, to będzie taka sieciowa strzelanka oferująca bronię, tam postacie, oraz po prostu wyposażenie w formie NFT. I na tę chwilę wiadomo, że jeszcze no w sumie nic zbyt wiele nie wiadomo, ale z tego, co możemy się dowiedzieć, to gra będzie oferować turnieje, tam pojedynki jeden na jeden, wiele postaci, oraz wyposażenia, do wyboru, czy tam jakieś nagrody za spędzanie czasu w grze, tak więc spoko. Dodatkowo też będziemy mogli tutaj dostosować czasowe airdropy zabranie udziału w pojedynkach, tak więc to mi się tutaj podoba. I myślę, że jeżeli tutaj twórcy poszliby bardziej w formę takiej rozgrywki, którą oferuje aktualnie Fortnite z dodatkiem, na przykład jakichś tam różnych skinów, gier i tak dalej, trochę byłaby lepsza grafika, to z czasem naprawdę to byłby mógł być spory, spory hit. Więc zobaczymy. Po no co tam jeszcze było? Potem właśnie tutaj wyszło na CDF'a World of the Fish, na której sam pomysł pewnie nigdy by nie wpadł. Jest to gra wędkarska, która oferuje ryby w formie, w formie NFT i jakikolwiek to abstrakcyjnie pomysł nie jest, jakkolwiek to nie zabrzmi, to ma to w sumie sporo sensu i potencjał tego pomysłu w tym przypadku został całkiem fajnie wykorzystany. Bo teoretycznie World of the Fish, to takie całe meta skupione wokół wędkowania. Tutaj możemy tutaj sobie właśnie wędkować, kupować sobie tereny, na których tam inni wędkarze mogą łowić, a my będziemy tam dostawać pasywne prowizje za każdą rybę, czy też tokeny, które wędkarze złowią. I w tej grze ekwipunek odgrywa dużą rolę, tam wiecie, są wędki, spawiki, jakieś tam linki, w formie właśnie wszystko NFT, więc spoko. I tutaj też nawet ktoś mieszknie, szpak, to nie jest z Polski. I jeżeli sobie to zobaczymy, to właśnie będzie tutaj ten go to market, to jest jeszcze, im to nie działa, jeszcze tutaj tego nie możemy kupić, ale spoko. Tutaj też gra oferuje farming, teraz jest 94% API, a także ładnie, całkiem, całkiem ładnie. No, więc zobaczymy, jak to im tutaj wyjdzie. I teraz, słuchajcie, przejdźmy do gry, która chyba najlepiej wystrzeliła nam w kosmos, bo jest to gra The Parallel. I słuchajcie, to chyba w nawet nawet razy 120% PRL to się nazywa ich token. No, i jest 4 miliony, 200 tysięcy wolumenu, ale to słuchajcie, tutaj zrobiłem naprawdę 0.66, i to w stosunku do tej ceny, chyba z pre-sale'a, yy, urosło około razy 100. Z tego co pamiętam, ogólnie mega tutaj dobrą robotę oni zrobili, to mega fajnie. Im tutaj urosło w ogóle. Co to jest? To jest takie metaverse, to nawet gra metaverse, stworzona na podobieństwo jakiegoś już tam istniejącego sandboxa, czy tam decentralandu. I to, co tutaj ich wyróżnia, to zdecydowanie lepsza grafika, w moim odczuciu taka jest dokładnie zrobiona, taka trochę Minecraftowa. Mimo, że składa się z małych blaszków, to i tak to fajnie ten klimat gry oddaje. I Metaverse, ten D będzie posiadał właśnie opcje kupowania działek własnych, budowania na nich tam rzeczy, grania w różnego rodzaju gry, zbierania ekwipunków, w postaci właśnie nft oraz zarabiania tokenów, więc mega, mega fajnie. I na tą chwilę jeszcze gra nie wystartowała, ale już tutaj możemy sobie kupować boksy, jakieś tam zawierające różne runy, możemy sobie tam wykorzystać potem je w tam innych etapach gry, także spoko. Też to jest tutaj ciekawa jakaś alternatywa dla tego, co ma się tutaj z tą grą, z innymi tam grami robić. Kolejna, na Space Mist widzę, że tutaj wychodziło, jest taką kolejną grą na naszej liście, w takich też klimatach mocno kosmicznych. I tutaj mamy oczywiście walkę e, ze statkami kosmicznymi, tak? Tam z innymi graczami, walcząc o zasoby. Tam możemy budować oraz ulepszać nasze statki, e, zajmować stacje kosmiczne. Generalnie wszystko, co moglibyśmy od takiej gry wymagać. I w grze też pojawi się również handel z innymi graczami. Wymiana surowców, wymiana części statków, i będzie to wszystko. Również miało wbudowany Marketplace ułatwiający transakcje, także spoko. Jak sobie tutaj zejdziemy trochę w dół, możemy zobaczyć tam krótki filmik, który tu nie będę puszczał. Tu jeszcze jest ten sklep, tak, tu możemy sobie kupić za dolary ulepszenie naszego, naszego statku. Na tą chwilę gra jest dostępna zupełnie za darmo. Możemy ją sobie tutaj pobrać ze strony, także jak chcecie, to sobie tu możecie w nią wejść i ją przeklikać więc czemu nie. Kolejny tu jest Metastrike, taki blockchainowy odpowiednik, nie wiem, Counter-Strike'a. Będzie to taka sieciowa strzelanka zawierająca właśnie elementy RPG, w które będziemy mogli grać za pomocą gogli VR, także to tu jest ciekawe. Gra będzie posiadała tryb współpracy przeciwko zombie, jakiś tam tryb drużynowy, tam wiecie, no... Counter-Strike kurczę dla tego, nie, yy, dla NFT i VR a co tu dłużej mówić, tutaj mamy jakoś jak się to u nich wygląda, On, że tu jest sobie hopek ma te gogle i sobie chodzi i może sobie nawalać w zombie albo w innych graczy. Całkiem spoko pomysł. Zobaczymy jak to im nadal będzie się rozwijało. I dalej co mamy? Heroes Chained. Taka klasyczna, fabularna gra, osadzona w średniowieczu, tam są tą fantazji, w której, tak jak w przypadku ostatnich projektów, główną rolę grają NFTki. Na tą chwilę, niestety, tutaj mamy niewiele wiadomości, poza tym co możemy się po dowiedzieć na stronie, ale główną rzeczą, jaką tutaj rzuca się w oczy, jest to, że twórcy chcą stworzyć grę, która jak najbardziej odda, tak? Taką klimatyczną i imersyjną, także zobaczymy jak to ich tutaj wyjdzie. I za pomocą naszych awatarów będziemy też standardowo mogli wykonywać misje, brać udział w pojedynkach, ale również będziemy również tutaj mogli jakieś tam działki kupować w formie właśnie gry zaklęcia, bronie, pancerzy czy też innego rodzaju tam różne użyteczne przedmioty w formie właśnie NF. Te. Więc spoko tutaj to może im wyjść. Potem jeszcze była Animalia, na przykład, yy, taka dosyć wyjątkowa gra karciana z kolei, oparta właśnie o różne postacie zwierzaków kojarzonych z rynkiem krypto. I tutaj mamy oczywiście byka, jakoś tam niedźwiedzia, pieseła, wiecie, kojna, ale tych postaci jest oczywiście o wiele, wiele więcej i gra wyróżnia według mnie bardzo ładna oprawa graficzna. E, wygląda to w niektórych momentach tak, jakby te karty były, wycierycowane ręcznie, tak więc z pewnością jest to na plus. I mimo, że projekt naprawdę tutaj zaczyna dopiero, tak, swoją przygodę, tutaj mamy całkiem sporo grafik jakichś tam koncepcyjnych oraz również krótki trailer, gdzie widać tak, że gra ma naprawdę pomysł na siebie i jest to coś, co mogłoby naprawdę odnieść w przyszłości spory, spory sukces, więc zobaczymy, jak to im tutaj wyjdzie. POJO jest też również taką mocno wyróżniającą się na tle innych projektów grom. Przed chwilą ona miała swoje w sumie IGO, także tu jeszcze zbyt dużo o niej nie wiadomo. Na tym chwilę z takich głównych materiałów opublikowanych przez twórców mamy ten trailer oraz informacje o tym, że to będzie gra pokoju TK czy tam Street Fighter, gdzie będziemy sobie mogli walczyć figurkami złożonymi z 10 różnych części, które będziemy mogli tam zbierać podczas rozgrywki. I każda postać złożona jest tam z 10 NFT, które będziemy mogli dobierać wedle naszego uznania i tam każda część będzie miała swoje statystyki pomagające nam w walce. I tam za wygrane walki będziemy mogli zdobywać tokeny, pozwalające nam na ulepszanie naszych części oraz na zwiększenie naszego poziomu, więc tak to tutaj słuchajcie wygląda to tutaj jeszcze mamy sobie tak tutaj, o, jeszcze wychodzi taki nowy projekt Shark Race Club ciekawe, ciekawe, tutaj sobie zobaczmy ich, yy, chyba jak tu jeszcze nawet, nie, to jest taki najnowszy, dopiero wychodzi zobaczmy co oni tutaj mają fajnego słuchajcie, słuchajcie spoko, spoko brzmi ciekawie fajne mają NFT-ki, takie w formie faktycznie takich rekinków słodkich. Podoba mi się w sumie. Rarity Upgrade, jakieś tam, no też jakaś tam będzie gierka, tak? W, w, w rekinki, także tutaj warto obserwować, więc jak tu jeszcze nie macie tej alokacji w S-Fundzie, to sobie ją możecie tutaj wziąć i kupić. No, więc słuchajcie, tutaj też jest spoko. No, co jeszcze wam mogę powiedzieć? Yy, mogę wam też dać kod na Prime XBT na 150 dolarów do gry na dźwignie. Jeden kod będzie on w opisie pod tym filmem, także jak się jeszcze na niego nie załapaliście, to możecie się tutaj załapać, bo w sumie to no Ciekawie to może tutaj wyjść. O tutaj macie, widzicie jakieś tam, yy, możemy jak różnych traderów obserwować, tam, którzy mają jakieś tam lepsze wyniki, więc to jest też na pewno plus. No, słuchajcie, to wszystko chyba w tym filmiku. Pamiętajcie o, o konkursie, yy, łapki w górę i cześć!